Witam, poza nowymi bonusami, zmiany zaszły również antymagii. Wszystkie klasy magiczne zostały tutaj wyrównane. Teraz antymagia na surze, szamanie i ninży działa dokładnie tak samo. Wartość na kamieniu nie odpowiada jednak rzeczywistej wartości, bo ani nie redukuje ona ABS na magię, jak kiedyś w proporcji 1 do 1 albo 1 do 0,5, ponieważ 50% antymagii nie jest w stanie zredukować nawet 6% magii w całości. Przy 6% magii i 50% antymagii bijemy mniej niż w czystą postać, ani nie jest to setna część posiadanego przez przeciwnika ABS-u, bo przy 100% ABS 25% antymagii powinno wtedy stanowić rzeczywiste 25%, czyli powinno zostać odjęte 25% ABS, a odjętych jest około 23%, bo bijemy tak, jakbyśmy mieli 77% ABS. Licząc, że ABS nie jest już wartością wprost odpowiadającą 1 do 1 dawanemu damage'owi i nie odejmuje rzeczywistych 100%, to wartość 23% jest wartością zbliżoną do 25%. Antymagia nie ma swojej wartości granicznej, czyli 50% plus PET bije więcej niż samo 50%. A tak prezentowała się różnica w damage'u, bijąc bez broni i bez EQ. Zmiany zaszły również w ABS na magię. Kiedyś 100% i więcej na magię zupełnie zerowało damage, natomiast 100% na klasy fizyczne nadal pozwalało coś zadać. Teraz przy 100% na magię, bez antymagii, nadal zadajemy około 25% naszego normalnego damage'u. Jednak idąc magią powyżej 100%, coraz bardziej redukuje ona damage. Czyli 103% zmniejsza bardziej damage niż 100% na magię. Już niedługo kolejne testy. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Śledźcie kanał, aby być na bieżąco.